Jest tu tysiące ludzi z całego świata. Pierwszy raz w historii papież zrezygnował z urzędu. Jezus chce zmieniać świat nie poprzez rewolucję, ale przez miłość. Może tu znajdę odpowiedź. Nie chcę widywać syna tylko w kościele. Zniszczysz życie sobie i mnie. Ojcze Święty, piszą, że za dyktatury wydawałeś księży. Zabrali ją. Moja córka jest w ciąży. Jorge, pomóż. Straciła córkę. Nie przestaniemy szukać swoich bliskich. Zaginęła. Ręce do góry, komunistki. Lepiej się przyjrzyj działalności innych księży jezuitów. Żeby pomagać ludziom, trzeba żyć. Skąd tyle nienawiści? W tym mieście wciąż istnieje niewolnictwo. Niszczy się ludzką godność. Nie mieszaj się do tego. Lepiej unikać konfliktów z rządem. Stronić od polityki. Nie bójcie się, oni są blisko. Myślą, jak to zrobić, żeby wasza śmierć była bardziej rozsądna. Chciałbym widzieć Kościół ubogi dla ubogich. Chcę wiedzieć, jak działa Bank Watykański. Czy on chce zniszczyć dobre imię Watykanu? Nie pozwolimy na to. Czysta demagogia. Jorge, możesz zdziałać więcej z daleka, zamiast się tam pchać. Taki już jestem. Ksiądz z ulicy. Stałoby się bardzo źle, gdyby nastąpił rozłam w kościele. Dziś po tylu latach widzę w tym przeżycie religijne. To zdumienie, że ty na mnie czekałeś. Kiedy cię szukamy i odnajdujemy, okazuje się, że ty już nas odnalazłeś. Daj mi siły do pracy. Niech się za mnie modlą. Franciszek, jezuita. Jest tu tysiące ludzi z całego świata. Pierwszy raz w historii papież zrezygnował z urzędu ku zaskoczeniu Kościoła. Czekamy na informacje. Nadal nic nie wiemy. Jest biały dym. Nareszcie. To historyczny wybór. Nowy papież na nowe czasy. Będzie przywódcą ponad miliarda ludzi. Dogmatów nie wolno zmieniać. Papież musi je szanować. Kościół traci wiernych, wciąż nowe skandale. Potrzeba zmian. Kościół nie może radykalnie zmieniać obranego kierunku. Wasza świątobliwość, już czas. Będzie Angelo Scola albo Scherer z Brazylii, nikt inny. Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El
To Argentyńczyk, Jorge Mario Bergoglio. On jest zagrożeniem dla Kościoła. To pierwszy papież z Ameryki Łacińskiej, pierwszy jezuita i pierwszy następca żyjącego papieża od 700 lat. Przyjął imię Franciszek. Wasza świątobliwość. Nie zapomnij o biednych, Ojcze Święty. Ośmioletni Jorge Mario Bergoglio jest kibicem klubu San Lorenzo de Almagro z Buenos Aires. Zawsze po lekcjach gra w piłkę na Plaza de Flores. Koledzy z dzielnicy będą mu towarzyszyć przez całą młodość. Podciąłeś mnie. Nic nie było, nie becz. Zawsze faulujesz. Co robisz? Nie popychaj mnie, zwariowałeś? Zabieram piłkę. Jorge, obiad. Skarbie, nie jedz tak szybko, bo się udławisz. Jak już będziesz lekarzem, może uratujesz kogoś, kto będzie się dławił. Może zostanie piłkarzem albo śpiewakiem tango. Chcę mieć na drzwiach złotą tabliczkę lekarz. Myślisz, że zawsze będziesz tu mieszkał. Przed snem przeczytam ci bajkę. Wznoszę toast za naszą rodzinę, przyszłość naszych dzieci i wnuków i za kraj. To religijna rodzina o korzeniach włoskich z Piemontu. Najbardziej religijna była ich babcia, Rosa, wojująca katoliczka i antyfaszystka. To kluczowa postać. Dawno temu we włoskim miasteczku Asyż żył chłopiec, który miał niezwykły dar. Potrafił rozmawiać ze zwierzętami. Miał na imię Franciszek. Był czarodziejem? Nie. Całym sercem wierzył w Jezusa, bardziej niż w sprawy ziemskie. Umiał rozmawiać z ptakami, z wilkami, ale to dziwna rzecz. Rozmawiał ze zwierzętami, tylko ludzie czasami go nie rozumieli. Dlaczego? Zrozumiesz to, jak będziesz starszy. Teraz już śpi. Niech ci się przyśnią aniołki. Decyzja, że nie zamieszka w apartamentach papieskich, w których żyłby odizolowany, nieosiągalny dla biskupów i księży, była czymś zupełnie nowym. Łamała dotychczasowe zwyczaje kurii rzymskiej. To pierwsza reforma Bergoglia. Wybrał dom świętej Marty. Papież Franciszek nie chce mieszkać w luksusowym pałacu apostolskim. 10 pokoi na trzecim piętrze z marmurowymi posadzkami zajmowali wszyscy kolejni papieże od 1903 roku.
Tu się zmieści 300 osób, miał powiedzieć Franciszek i oznajmił, że woli mieszkać w skromnym domu świętej Marty. To decyzja bez precedensu w dziejach. Proszę. Wasza świątobliwość. Nie proszę o tak wiele. Tylko niech ktoś mi wyjaśni, jak działa Bank Watykański. Ktoś zaufany. Dobrze. Znajdę odpowiednią osobę. Jeszcze coś. Chcę zaplanować objazd Watykanu autem. Ale... trzeba dawać dobry przykład. I od dziś niech tak będzie we wszystkich sprawach. Dziękuję. Papież chce dawać przykład, więc raczej wątpliwe, żeby Bank Watykański mógł prowadzić operacje nie całkiem przejrzyste. Ingeruje zatem w działalność banku. To niebezpieczne. Gesty wobec biednych są w porządku. Ale kiedy mówisz o pieniądzach, narobisz sobie wrogów. Po swych pierwszych decyzjach Franciszek ma wrogów w Watykanie i poza nim. Jeden z nich to konserwatywny dziennikarz. Demagogia. Czysta demagogia. Bergoglio to zwykły populista. Ale mnie nie oszuka. Czego się spodziewać po kimś, kto odrzuca symbole Watykanu? Dobry tytuł? A może tak. Pokora może być aktem próżności. Dobrze. Podoba mi się. Napisz to. Papież spotyka się prywatnie z francuskim finansistą Jeanem Baptiste de François. Oskarżenia o korupcję w Banku Watykańskim mają już długą historię. W latach 70. bank miał rzekomo zarządzać pieniędzmi mafii. Jak wasza świątobliwość dobrze wie, istnieje teoria, że śmierć Jana Pawła I w 78 roku była wynikiem jego próby uzdrowienia działalności Banku Ambrosiano. Powinniśmy zachować ostrożność. A ja sądzę, że trzeba właśnie pójść jeszcze dalej. W historii Banku Watykańskiego są ciemne karty korupcji i przestępstw. Franciszek będzie musiał wystąpić przeciw najpotężniejszym ludziom w kurii. Coś wam opowiem. Kiedy w konklawy otrzymałem 77 głosów, kardynałowie bili brawo. A jeden, kardynał Humes, mój wielki przyjaciel, podszedł do mnie i powiedział: nie zapomnij o biednych. Tak powiedział, o biednych. Pomyślałem o Franciszku z Asyżu. Poczułem wtedy, że noszę to imię w sercu. Franciszek z Asyżu. Człowiek pokoju. Symbol ubóstwa. Który kocha Stwórcę i strzeże Jego dzieła. A my mamy ostatnio nie najlepsze stosunki ze Stwórcą. Chciałbym widzieć Kościół ubogi, dla ubogich. W niedzielę Bergoglio chodzi z rodziną na mszę. Kościół, religijne ceremonie i lektury poruszają go od dziecka. W drodze do Jeruzalem Jezus mijał Samarię i Galileę.
Nie kręć się. Trędowaci przystanęli z dala i wołali do niego: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Gdy ich ujrzał, rzekł im: idźcie. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Chodź tutaj. Co to za sala? Patrz, ile obrazów. Boję się patrzeć. Ja też. Ciszej. Nie róbmy hałasu, bo nas tu znajdą. Co to było? Nie wiem. Ostrożnie. Otwarte. Nie idź tam, wracajmy. Tylko zajrzymy. Trzymaj drzwi. Nie rób tak, mogłem umrzeć ze strachu. Chodźmy, zanim ksiądz nas tu znajdzie. Idźcie, dogonię was. Dobra. Dawno temu we włoskim miasteczku Asyż żył chłopiec, który miał niezwykły dar. Potrafił rozmawiać z wilkami. Miał na imię Franciszek. Według dawnej legendy święty Franciszek spotkał wilka. Przemówił do niego, nazwał go bratem i wilk stał się bardzo łagodny. Inaczej niż dzisiejsze wilki z Watykanu i nie tylko. Z całego kościoła, z konferencji episkopatów. Są o wiele bardziej agresywne i wciąż więcej w nich agresji. Bergoglio potajemnie zwołał Międzynarodową Komisję Audytu, która działa poza kurią. Skąd to wiadomo? Mamy swojego człowieka w tej komisji. Można mu ufać. Dzień dobry. Jestem dumny, że nasi bracia i siostry znajdują teraz schronienie w kościele. Skąd pomysł, żeby zapraszać do Watykanu bezdomnych, którzy mogą się tu strzyc i myć? To pomysł szefa. Uważnie go słucham i zawsze chciałem, żeby to było miejsce dla ludzi ubogich. Dawniej był tu dwór królewski. To się już skończyło. Korzysta z każdej okazji, żeby przekazać mocno artykułowaną wiadomość. Dlatego kamery tak go kochają. To prawdziwa miłość. Wasza świątobliwość zmieni zarząd banku? Podobno trwa już audyt, a komisji przewodzi francuski finansista Jean-Baptiste François. Wieści z Watykanu niosą się szybciej niż wiatr. To dość drażliwy temat. Nie chcę, żeby fryzjer kogoś zaciął. Sztuka golenia polega na tym, żeby ścinając zarost, nie skaleczyć uszu. Do widzenia, dziękuję. Skąd się dowiedzieli o François? Wiele tygodni od zakończenia II wojny światowej ludność państw osi, Niemiec i Włoch, skazana na znój odbudowy, nadal przymiera głodem. Tato, same ruiny. Taka jest wojna.
Będą musieli wszystko odbudować, cegła po cegle. Dziadek dobrze zrobił, że stamtąd wyjechał. Czasem warto zacząć od nowa. Ale tu nie będzie wojny. Nie, to Perón. Niech żyje Perón. Był bardzo młody. Kiedy Perón doszedł do władzy, Jorge miał 10 lat, ale miał już świadomość tego, co się dzieje, że to ważne chwile dla Argentyny. Nowy prezydent dostrzegał problemy społeczeństwa, ludzi potrzebujących, robotników, którzy nie mieli dotąd żadnych praw. Przepiszcie wszystko jak należy. Jeśli się z tobą nie ożenię, zostanę księdzem. Co to ma być? Wstań. Pójdziesz do ojca rektora. Niech ci wyznaczy odpowiednią karę. Marsz. Bank ma 19 tysięcy klientów, w większości to rachunki osobiste, ale trudno ustalić ich właścicieli. Kiedy się tym zajmiemy? Jak najszybciej, bardzo proszę. François, niech pan posłucha. Kuria krytykuje zmiany, które chce wprowadzić Ojciec Święty. Ile mamy czasu? Mało. Franciszek nam ufa, nie zawiedźmy go. Pewnych decyzji nie można cofnąć. To sprawdzian charakteru człowieka. Czas działa na niekorzyść papieża. Franciszek musi wiedzieć, komu może zaufać, a kto może go zdradzić. Są już zaproszeni goście. Mam ważną sprawę. Teraz muszę się zająć tym obiadem. Kardynałowie podejrzani o korupcję w banku złożyli rezygnację. Witajcie. Gościć was to zaszczyt i wielka radość. Zaczynajmy. Bardzo mi miło. Kiedy papież je obiad z żebrakami, jego oponenci spotykają się w tajemnicy, żeby omówić jego działania. Wkrótce po wyborze nowego papieża policja włoska zatrzymała Nuncio Scarano pod zarzutem prania brudnych pieniędzy. Scarano, urzędnik watykański, chciał ściągnąć ze Szwajcarii 20 milionów euro i rozdzielić je między swoich włoskich przyjaciół. Stolica Apostolska poinformowała o tym wymiar sprawiedliwości. Czy on chce zniszczyć dobre imię Watykanu? O tym się nie mówi publicznie. To nasze poufne sprawy. Tak się cieszę, że możemy być razem. A teraz wspólnie się pomódlmy. Jak mówił święty Franciszek, Panno biedna, łaskiś pełna, Pan z tobą, twą siostrą święta pokora. Siostry i bracia, jedzcie na zdrowie. To jest i będzie wasz dom.
Jesteś kochany, ojcze. Nikt nas tu nigdy nie wpuścił. Pracowałeś w dzieciństwie? Kiedy miałem 13 lat, tata wysłał mnie do pracy. To była dla mnie dobra lekcja życia. Miałem wspaniałą szefową. Esther. Nauczyła mnie poważnego podejścia do pracy i wielu innych pożytecznych rzeczy. Może ten dobry wynik się powtórzy. Mam to zrobić jeszcze raz? Tak. Chemia to nauka ścisła. Doświadczenia zawsze trzeba powtarzać. Musisz być pewien swoich wyników. Jorge Bergoglio pracuje w laboratorium. Jego szefowa, Esther Ballestrino de Careaga, komunistka z Paragwaju, uczy go nie tylko chemii. To ta książka, o której ci mówiłam. Przeczytaj. Mam też inne. Dziś nie zacznę, bo idę do kina. Ale jutro tak. Już późno. Masz dobry akcent, Guarani. Do jutra, Jorge. Mówił o Esther jak najlepiej. Miała na niego duży wpływ. Po śmierci Marii Ewy Duarte de Peron ogłoszono 30-dniową żałobę narodową. Trumnę z ciałem wystawiono w Ministerstwie Pracy. Kondukt pogrzebowy liczył 2 miliony osób, a z przyległych balkonów spływał deszcz goździków, orchidei, chryzantem i róż. Przepraszam, szefowa mnie zatrzymała. Zaraz się zacznie. Chciałbym pojechać do Włoch. Ja też. Peron jest twoim ojcem? Czytam gazety. Trzeba walczyć z kapitalizmem. Jaki mądrala. A ty jesteś goryl. Ciszej, nie krzyczcie. Ty masz babcię w zoo. Twój Peron chce, żeby wszyscy byli biedni. Głupi jesteś. Rozmawiajcie inaczej. Może na pięści? Chcesz? Wiedziałem. Bilety poproszę. Nie zdążyliśmy kupić. Jorge kapitalista płaci. Ciesz się, że nas uratowałem. Zwialibyśmy przez okno. Bergoglio żyje jak wszyscy młodzi. Lubi tango, ma dziewczynę, pracę i przyjaciół. Ale jest też bardzo religijny. Stara się godzić religię z życiem świeckim. Podoba mi się chłopak, który chce zostać księdzem. Czemu tak mówisz? Bo tak mi napisałeś, kiedy byliśmy dziećmi. Pamiętasz? Jeśli się z tobą nie ożenię, zostanę księdzem. Nadal chcesz nim być? Robimy jutro wiosenny piknik. Zbieramy się na dworcu. Przyjdziesz? Jasne.
Pierwszego dnia wiosny, 21 września, miał się spotkać na stacji z kolegami i z narzeczoną, jak o niej mówił. Ale wyszedł z domu wcześniej i postanowił się pomodlić w bazylice San José de Flores. Proszę księdza, jest taka dziewczyna. Chyba się we mnie kocha. A ja nie czuję w sobie miłości tak do końca. Gdybym miał z nią być, czegoś by mi brakowało. Mam pytanie. Jak bardzo można kochać? Pytasz o to w konfesjonale w pierwszy dzień wiosny? Pomyślałem, że tu mogę znaleźć odpowiedź. Może to jest właśnie odpowiedź, że spowiadasz się w pierwszy dzień wiosny. Lepiej już idź, bo spóźnisz się na pociąg. Młodzi powinni się cieszyć życiem. Tak, pójdę, bo już późno. Dziękuję, księdzu. Tamtego dnia stało się ze mną coś dziwnego. To odmieniło moje życie. Byłem chyba zaskoczony. Zrozumiałem, że czekasz na mnie. Dawaj, Jorge, dogonisz. Dziś po tylu latach widzę w tym przeżycie religijne. To zdumienie, że ty na mnie czekałeś. Wyprzedzasz nasze zamiary. Kiedy cię szukamy i odnajdujemy, okazuje się, że ty już nas wcześniej odnalazłeś. Dziś znowu proszę cię o światło. Daj mi siły do dalszej pracy. I niech się za mnie modlą. To była masakra. Samoloty przez kilka godzin bombardowały Plaza de Mayo. Teraz ludzie palą kościoły. Boję się myśleć, co będzie dalej. 16 czerwca 1955 roku. Próba obalenia rządu generała Perona w drodze cywilno-wojskowego puczu. Samoloty z napisem Chrystus zwycięża zrzucały bomby na siedzibę rządu i Plaza de Mayo, zabijając ponad 300 osób i raniąc 700. W odwecie za naloty grupy peronistów zaatakowały i podpaliły historyczne kościoły w mieście, uznając katolików za organizatorów próby zamachu stanu. Dzień dobry, Esther. Jak żyjesz? Kiedy palili kościoły, martwiłam się, że możesz akurat tam być. Chodź. Bardzo się baliśmy. Babcia myślała, że zaraz wybuchnie wojna. Wyobrażam sobie. Po tym, co się stało, muszę z tobą porozmawiać. Taka zapowiedź nie zwiastuje niczego dobrego. O co chodzi? Babcia rozpaczała. Potem zobaczyłem zniszczony kościół i nagle się przeraziłem, że to wszystko przestanie istnieć. Bałem się. Tak, świat bez wiary jest smutny. Niedawno w kościele usłyszałem coś ważnego. Jezus chce zmieniać świat. Nie poprzez rewolucję, ideologię, ale przez miłość, współczucie, wiarę. Myślę o tym i wydaje mi się... Czuję, że już się nie zobaczymy.
To chciałem powiedzieć. Odchodzę z laboratorium. W porządku. Jorge ma już w życiu cel. Rezygnuje z pracy, ale musi jeszcze porozmawiać z matką. Idę do seminarium. Nie wiem, co powiedzieć. Chciałam, żeby mój syn założył rodzinę. Żebyś miał dzieci. Chciałam mieć na drzwiach tabliczkę dr Jorge Bergoglio. Urządziłam ci pokój na górze, żebyś tam studiował. Kapłan jest jak lekarz, leczy duszę. Nie chcę się widywać z synem tylko w kościele. Mamo, podjąłem decyzję. Zawsze marzyłam o tym, że mój syn będzie lekarzem. Ale powiem ci coś. Zniszczysz sobie życie. Babcia powiedziała pięknie. Jestem szczęśliwa. Wybrałeś wspaniałą drogę. Ale gdybyś się rozmyślił, drzwi tego domu są zawsze otwarte. 3000 podejrzanych kont. Ten raport ich zniszczy. Pracujcie. Chcę wam przedstawić mojego nowego osobistego sekretarza. To Fabian Pedacchio Leanis. On nie chce mieć, jak papieże przed nim, sekretarza z kręgów nieformalnej władzy, który decyduje o wielu sprawach papiestwa. Wybrał sobie dyskretnego i lojalnego współpracownika, żeby było jasne, że nikt w Watykanie nie może się wypowiadać w imieniu papieża. Mamy potężnego wroga, chciwość. Ogłosił wszystko w prasie. Mówi, że się nie boi, nawet przykładu Jana Pawła I. Nie ma człowieka, który nie bałby się niczego. Oto raport z audytu. Znaleźliśmy wiele poważnych nieprawidłowości. Na pierwszej stronie wykaz podejrzanych kont. Papież ośmiela się zmienić odwieczny sposób zarządzania funduszami Kościoła. Potężni ludzie w kurii mogą stracić majątki. Witam, Waszą Świątobliwość. Miło mi. Pan dyrektor trochę się spóźni. Zapraszam. To ona. Słucham? To ona wynosiła informację. Przepraszam Waszą Świątobliwość za spóźnienie. Miło mi. Księże biskupie, wie pan, z czym przychodzimy? Tak, przygotowałem sprawozdanie. Proszę najpierw dobrze przestudiować ten raport. Potem, jeśli będzie potrzeba, poprosimy pana o wyjaśnienia. Dobrze. Watykan ogłosił, że jego operacje bankowe będą jawne i zapowiedział sanację struktur swojego banku. I już po mnie. Bergoglio nie da za wygraną i nie dochowa tajemnicy bankowej. Musimy przyjąć bitwę na jego terenie.
w prasie. Słucham. Kto mówi? Tak, chętnie. Proszę przesłać informacje. Papież wprowadza w życie działania naprawcze w Banku Watykańskim. Po dymisji dotychczasowego zarządu na jego czele ma stanąć Jean-Baptiste François. Ku zdziwieniu fachowej prasy, która widziała w nim tylko doradcę, Jean-Baptiste François formalnie objął kierownictwo Banku Watykańskiego. I co? Gotowe. Przeczytaj. Wymienił wszystkich dyrektorów banku. Dał wyraźny sygnał. Koniec zabawy za watykańskie pieniądze. Zaczekajmy cierpliwości. Jedna przegrana bitwa nie przesądza jeszcze losów całej wojny. A to będzie długa wojna. Trzymaj się, bracie. Panie François, jak miło pana widzieć. Wzajemnie. 21-letni Jorge Bergoglio wybiera życie religijne i wstępuje do seminarium duchownego. Jednak kilka miesięcy po rozpoczęciu studiów zapada na ciężką chorobę. Jego życie po raz pierwszy jest w niebezpieczeństwie. Te dokumenty ujawniają przeszłość Bergoglia. Moja córka jest w ciąży, pomóż mi. Moja znajoma straciła córkę. Nie przestaniemy szukać swoich bliskich. Zaginęła. Zabrało ją wojsko. Ręce do góry, komunistki. Lepiej się przyjrzyj działalności innych jezuitów. Zanim będzie za późno. Znalazłem dla was schronienie. Żeby pomagać ludziom, musicie żyć. Jego siostra twierdzi, że Bergoglio współpracował z juntą wojskową. Ojcze Święty, piszą, że za dyktatury wydawałeś księży.